Cześć, witajcie. Z tej strony znowu Opera. Dzisiaj pokażę Wam Sacred 3. Grę, na którą bardzo dużo ludzi narzekało i mówiono o niej, w zasadzie dalej mówi się o niej jako o porażce. W zasadzie studia, tak? Porażce z tego względu, że gra wygląda jak przeniesienie gry ze smartfona na wersję PC. No, wygląda ona słabo. Generalnie nie odstępuje grafiką czy dźwiękiem od wszystkich innych tam produktów, tak? Dzisiaj na rynku. Problem leży tutaj, że właśnie rozgrywka wygląda jakby była przeznaczona dla jakichś starych konsol typu PS1, PS2 czy coś w tym stylu. No niestety, nie mamy tutaj dużej ilości przedmiotów, tak, która nam leci z przeciwników. Nie mamy też kupca jako takiego. W ogóle nie mamy poruszania się po mapie świata, po otwartym świecie, tak jak to mieliśmy do tej pory. Tych postaci, no mimo że jest 6, mają one swoje konkretne sztuki walki, które się nam odblokowują, które możemy rozwijać, to jest ten element RPG, są jeszcze jakieś tam statystyki tego. Mamy też dostęp do specjalnych mocy w trybie współpracy, więc w trybie współpracy będzie ta rozgrywka w ogóle wyglądała inaczej, będzie ona lepsza, więc znaczy liczę na to, że będzie ona lepsza, jeszcze nie zdążyłem tego sprawdzić, no mam nadzieję, że rzeczywiście tak jest. No, z drugiej strony mamy też umiejętności jakieś takie. Nie wiem, czy może wszystkie są pasywne, tak? Bo nie musimy tak naprawdę ich odkrywać, mamy je od razu od początku i tak dalej, i tak dalej. Unik pozwala nam oczywiście na unikanie ciosu, używamy spacji i postać robi roll-up w stronę kursora. Blok wygląda na takiej samej zasadzie, tylko że unik zostaje zastąpiony blokiem, czyli tam postać się skupia, no i odbija obrażenia, czy zatrzymuje obrażenia, ewentualnie odbija. Zgładzanie to jest dobijanie przeciwnika, dosłownie to jest dobicie, no i ożywienie jest możliwe tylko w trybie współpracy, tak? No i wyposażenie. No mamy pancerz, który póki co ewoluował do 3. poziomu. Na filmach tych przerywnikowych widać, że tak wygląda postać, więc wydaje mi się, że to już jest ostatni poziom. No i 3 rodzaje broni, które nam się tam gdzieś odblokowały po drodze. Okazuje się, że przynajmniej ja tak póki co stwierdziłem, że pierwszy rodzaj broni, czyli ta pierwsza broń, z którą zaczęliśmy grę, to jest broń najlepsza póki co. Może tak nie jest wcale w innych postaciach, w tej akurat tak jest. I powiedzmy sobie szczerze. 2 pozostałe zostały odblokowane. Różnią się one oczywiście statystykami. Bronie również, tak jak i pancerz, możemy rozwijać. Umiejętności pasywne też, także. Dodatkowo mamy do odblokowania. Znaczy, odblokowują nam się sami. Tak? Co któryś poziom odblokowują się nam duchy oręża. Dają nam specjalne właściwości. I znowu, to jest pierwszy duch, jakiego pozyskujemy. I wydaje mi się, że on jest najlepszą alternatywą z tych wszystkich, które tam mamy do wyboru. Ich jest tam chyba, nie wiem, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Może będzie ich więcej. Bo może jeszcze nie wszystkie odblokowałem. Jednak, no, większość jest słaba, tak? Czyli ja nie sądzę, żeby po prostu którakolwiek miała sens. No może jak wy będziecie grali, albo może mieliście już do czynienia z tą grą, to może dla was będzie miało to lepszy sens. Co my tu jeszcze mamy? No mamy sklep. W sklepie możemy sobie uzupełnić te miksturki, tak? Totemy, jakieś takie cuda. Jak widzicie, to wygląda, te przedmioty, które mamy do kupienia w sklepie, wyglądają też jak w grach arkadowych. No i generalnie w ogóle całkiem Sacred 3 wygląda jako gra arkadowa. Tak, no, najzwyklejsza gra, przygotujcie się, że będzie wyglądał tak jak system rozgrywki, będzie wyglądał
jak dobrze znany wszystkim Devil May Cry, tak? Nawet graczom pecetowym, dlatego staram się to z tym skojarzyć. Tak on, no niestety, tak? Niestety tak będzie wyglądał. No, trudno, tak sobie zamyślili twórcy gry. I tak, co my tu mamy? No i mamy oczywiście normalnie poziom umiejętności, rozwijamy, kupujemy przedmioty w sklepie i tak dalej, i tak dalej. Za pomocą złota, które dropi nam z przeciwników. To jest bardzo proste. Oczywiście iluś tam graczy ma, możemy dodać sobie do tego, do gry. No i to jest mapa, po której się poruszamy, tak? Tak ona wygląda. Każda z tych lokacji jest oddzielną mapką, po której się poruszamy. Raz, dwa ją przeskakujemy, tak? No, otrzymujemy jakieś tam punkty doświadczenia, jakąś tam nagrodę, plus jakieś dodatkowe złoto. Oczywiście pomaga nam to w szybszym awansowaniu i generalnie przeprowadza nas przez całą historię, tak? Muszę przyznać, że filmy, które tutaj zobaczycie w ogóle, te filmiki, przerywniki te filmowe, które tutaj zobaczycie, są niesamowite. Naprawdę są bardzo dobrej jakości i są zrobione właśnie taką techniką slajdową, tak? Taką jak się widzi w Diablo 3 na przykład, gdzie lecą sobie slajdy, one są jakoś tak poustawiane na konkretnych kolejnych planach. No i te plany się jakoś przesuwają, daje to wrażenie ruchu i tak dalej. Jednak jest to statyczny obraz takiego, taki pokaz slajdów, tak? Zamknięty w postaci filmiku, co jest bardzo ciekawe i wygląda, prezentuje się naprawdę dobrze, więc warto. Znaczy, to nie jest powód do narzekania, o tak wam powiem. Dodatkowo chciałbym wam powiedzieć, że byłem bardzo sceptyczny do tej gry, tak? Przez długi czas nie chciałem jej kupić, ponieważ no bo to nie jest Sacred, tak? Sacred od zawsze było takim hack and slasherem bardzo podobnym do Diablo. I to nie jest tak, że to jest nieudana gra. Sacred 3, zanim pokażę wam jeszcze rozgrywkę, to nie jest do końca nieudana gra. To jest gra inna, tak? To jest po prostu. To nie jest Sacred 3, to nie jest kontynuacja. To powinno być nazwane, powiedzmy, nie wiem, Legends of Ankaria. O, to bardzo ładnie brzmi, tak? Ale nie powinno mieć tej trójki, tak? Nie powinno być kontynuacją tak dobrej gry, jaką jest Sacred, bo Sacred, powiedzmy sobie szczerze, Sacred, tak? Jest bardzo dobrą produkcją. Nawet ta dwójka, która mimo lepszej grafiki była taka dużo wolniejsza od jedynki, to nie zmienia to faktu, że produkcją była bardzo dobrą. Wtedy czekaliśmy, o ile się nie mylę, na jakieś tam konkretne gry RPG czy hack and slashe. A jednak gra była o tyle dobra, że mimo że wyszły już jakieś tam pozycje, a dokładnie w tym momencie nie pamiętam co to było, to dawała jeszcze tę możliwość, znaczy te chęci, żebyśmy jeszcze trochę posiedzieli, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. O ile się nie mylę, to było jakoś tak przed premierą chyba Neverwinter Nightstwa, tak? No gra była niesamowita, zarówno jedynka, jak i dwójka. Trójka ma też coś w sobie, tak? Ma niesamowitą fabułę, bardzo dobre udźwiękowienie, bardzo dobrą grafikę, tak? Ta grafika jest naprawdę świetna. Problem jest taki, że no niestety. Ja wam pokażę tą muzykę. A muzykę dajmy sobie tak. Problem jest taki, że jest to gra arkadowa, a miał być hack and slash albo RPG. No tego się fani spodziewali. Szkoda. No naprawdę szkoda. Jedną bardzo fajną rzeczą, którą zauważyłem do tej pory po już rozegraniu, ja wiem, kosmicznie długiego czasu, no powiedzmy sobie, że kosmicznie długiego czasu gry, z 10-15 godzin może, cała gra będzie na jakieś 30 godzin maksymalnie, to po tych 10-15 godzinach jestem wam w stanie powiedzieć jedno, że gra jest bardzo dobra.
Mimo, że tak jak mówiłem, byłem sceptyczny wcześniej, no gra jest bardzo dobra. Ale jest jedna rzecz, która bardzo, bardzo mile mi się skojarzyła. Jest tutaj ktoś w rodzaju barbarzyńcy. Taka dosyć mocno zbudowana postać z dwuręczną bronią i ma głos barbarzyńcy z pierwszej części Sacred, więc jeżeli pamiętacie i podobał wam się, to tutaj będziecie mogli go spotkać jeszcze raz. No i zacznijmy sobie rozgrywkę w kolejnej mapce. Zobaczmy, jak to wygląda, co to, jak to, z czym to się je, tak? Jak widzicie, poruszamy się w USAD. O, tak bardzo prosto. Atakujemy lewym przyciskiem myszy. Akurat to jest postać strzelająca. Pod prawym przyciskiem myszy mamy jakieś tam ogłuszenie przeciwników, wytrącenie z równowagi. Pod jedynką mamy taką strzałę, pod dwójką serię strzał. No i tu mieliśmy to zgładzenie, tak? Wciskamy F, nasza postać doskakuje, zabija przeciwnika jednym ciosem. Jeżeli nie użylibyśmy tego zgładzenia, to przeciwnik by po jakimś czasie tam powstał, nie? Jedna jest bardzo ciekawa rzecz, która występuje zarówno w pierwszej, w drugiej, jak i w trzeciej części. Mianowicie jest to humor, jaki jest dostępny w grze, tak? Zawsze autorzy zarówno jedynki, jak i dwójki, pamiętacie te napisy na nagrobkach, jakieś typu zmarł, bo kopnął piłkę nie tą nogą, coś w tym stylu. Zawsze twórcy raczyli nas jakąś zabawną interakcją, tak? Jakimś zabawnym fragmentem imersyjnym, tak? I było to coś wspaniałego, bo jakoś tam wczuwaliśmy się mocniej w ten świat, w tą Ankarię, tak bardziej zabawowo. Z drugiej strony macie tutaj to samo, tak? Czyli też mamy fan, też widać, że twórcy bardzo bawią się tym wszystkim. I wiecie co? Jako, że materiał trwa dopiero 12 minut, to pokażę wam jeszcze coś. Tylko nie pokażę wam fabularnej części. To są właśnie te kolejne punkty fabularne, tu gdzie widzicie jakieś takie budynki czy coś w tym stylu. Ta reszta służy nam do odblokowywania tych przedmiotów dodatkowych. Są to jakieś takie krótkie wyzwania. No, weźmiemy sobie wyzwanie, żeby wam nie spoilerować, jaka jest fabuła gry. Chyba, że będzie to naprawdę krótkie wyzwanie i pokażę wam, jak wyglądają filmiki o morze w grze. No, może nie był taki najgłupszy pomysł. Ale zobaczymy. Pokonaj wszystkich wrogów, może raz, dwa to pójdzie. Przeciwnicy oczywiście też dysponują całą masą jakichś specjalnych, magicznych ataków. Co jakiś czas trafia nam się z kolei boss. Przeciwnik twardszy, jednak nie jest on jakimś takim specjalnym wyzwaniem z tego względu, że wystarczy po prostu unikać jego ataków. To nie jest nic specjalnego, ale no niestety, tak jest w grach arkadowych, że wystarczy, że unikamy ataków przeciwnika i w zasadzie to wszystko nam wystarcza, tak? Przez całą podróż towarzyszy nam właśnie córka Serafi, tak? Ma swoje tam cięte, o właśnie, i tu mamy dostęp, znaczy tutaj widzimy sobie bossa. Mamy jeszcze możliwość tego silnego uchwytu. Wybaczcie. Mamy jeszcze możliwość tego silnego uchwytu, przez co chyba nie będziemy. Nie mamy możliwości. Mamy możliwość tego silnego uchwytu, przez co możemy złapać tego przeciwnika za pysk, zadawać mu obrażenia, a on nie będzie mógł nic z tym zrobić, tak?
I cóż, cały czas kroczy z nami ta córka Serafii. No i ona oczywiście też nas częstuje tymi ciętymi ripostami. Bez przerwy próbując nas tam jakoś na siłę rozbawić. Widać, że ona jest taka młoda, tak? Nie znająca świata, nie znająca tej walki, tego wszystkiego, co się stało w Angarii. This will be your most dangerous mission yet. I like danger. Far to the north lies Enigmar Fortress, guarded by Grimmars, but they'll be the least of your worries. It is here that Sundrax creates and trains the Ashen Empire's elite, the Legion of Dust, and forges the Empire's demonic weapon. So basically, it's the heart of the Ashen War Machine. And it'll be too far from our lines for us to provide any support. You'll be on your own. Hey, I'll be there, sort of. And you forgot to mention the rumor about a great evil lurking within. Come to think of it, I realize why you didn't mention that. Jak widzicie, tak właśnie wyglądają te filmiki, te przerywniki filmowe. I też utrzymane są z takim mocnym jajem. No, widzicie. Żeby nam ułatwić rozgrywkę, większość naszych ataków jeszcze dodatkowo odpycha przeciwnika, niszczy jego obronę. Więc w późniejszej fazie gry w zasadzie nie musimy się skupiać nawet na rozbijaniu osłony przeciwnika. O, pokażę wam ten silny chwyt. Widzicie, wciskamy arkadowo. Gość dostaje obrażenia. I dodatkowo nic nie może zrobić. Wydaje mi się, że przeciwnicy też nie mogą nic zrobić. Co jest takie dosyć przykre, no bo co im to przeszkadza w atakowaniu nas, nie? No to powinni skorzystać, tym bardziej. No i wypada, oprócz złota, wypadają nam kulki z punktami życia. Za to z drugiej strony wypadają nam jeszcze kulki ładujące naszą energię do ataków. Jak widzicie, ona się sama nie odnawia. Być może jest na taki sposób, jednak u mnie nie odnawia się ona sama. No i oczywiście mamy dostęp do szeregu pułapek. Jak widzicie, jeżeli nas zabiją, tracimy 20% złota zdobytego w tej misji, tak? Jak widzicie, gra naprawdę nie wygląda źle. No problem jej jest tylko taki, że jest to pozycja arkadowa, a nie tego, żeśmy się spodziewali. Najlepsze jest to, że jak złapiemy przeciwnika gdzieś tam w takiej odległości, że będziemy mogli odejść i przeciwnik w którymś momencie się wróci. I to będzie skutkować tym, że wróci na swoją pozycję, a jego zdrowie wcale nie zacznie się odnawiać. Największym chyba minusem tej gry
jest to, że jest nieudaną kontynuacją. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to, że musimy zbierać te wszystkie kulki, no dobra, kulki jeszcze okej, nie, nam ze zdrowiem i tak dalej, i tak dalej. Jednak z drugiej strony... Kurde! Jednak z drugiej strony... Problem polega na tym, że... Nie chcę się latać za tym złotem. No, z tym złotem jest największy taki problem. To jest w zasadzie największy mankament tej gry. Znaczy chyba każdej arkadowej pozycji. Dlatego właśnie nie lubię arkadowych gier. Ponieważ każą mi bez sensu latać za jakąś głupotą. Dobra, nie ma co tutaj się specjalnie wysilać. W związku z tym zobaczcie sami, czy Sacred 3 wam podpasuje. Jeżeli nie, to nie traktujcie jej jako kontynuacji, ale traktujcie ją jako oddzielną grę, jako oddzielną pozycję ze świata Ankarii. Mam nadzieję, że podobał wam się ten materiał. Kliknijcie like, dajcie suba. I trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym materiale.